Dzień dobry, Daszbur. Witam w kolejnym odcinku Co w lesie piszczy. Dzisiaj zabieramy Was na plac budowy i to nie byle jakiej budowy. Jest z nami Marta, założycielka Fundacji AVI. Marta, gdzie nas dzisiaj zabierasz? Dzień dobry. Zabieram na teren Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, gdzie opowiemy troszkę o naszej działalności, jak i również o naszych pacjentach. Chodźcie zobaczyć, jak postępują już prace. Jesteśmy na pierwszej łące. Marta, co tutaj się będzie działo? Będzie tutaj centrum edukacji, czyli miejsce, gdzie będzie można przyjść ze szkołą czy z rodziną. Miejsce, gdzie opowiemy troszkę o biologii i fizjologii naszych dzikich pacjentów, jak i pokażemy naszych podopiecznych. Dobra, za nami jest las i tam też coś się będzie odbywać? Tak, las zostanie przygotowany stricte dla największych ssaków, takich jak sarny, jelenie czy łosie, czy dla dużych drapieżników, między innymi wilków. Czyli wszystkie gatunki, które żyją w naszych lasach. A wiem, że z tyłu jest jeszcze jedna łąka. Czy tam też coś będzie? Oczywiście. Teren zostanie przygotowany tak, aby odchowywać, leczyć i rehabilitować dzikie zwierzęta w najmniejszym kontakcie z człowiekiem. Łącznie powierzchnia tego ośrodka jaka będzie? Blisko 6 hektarów. No to naprawdę sporo miejsca dla zwierzaków. Jak widać, prace na budowie trwają, ale prawnie już chyba wszystko zamknięte jest na tip-top. Tak jest. Aktualnie jesteśmy jedynym ośrodkiem w województwie opolskim, który otrzymał zgodę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na opiekę nad wszystkimi dzikimi ptakami, ssakami, gadami i płazami. Miejsce to powstaje z darowizn, więc zachęcamy do wsparcia dzikich zwierzaków z Opolszczyzny. Link do zrzutki znajdziecie gdzieś tutaj. A to już wszystko na dziś, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia, Daszbur. Do zobaczenia.